czwartek, 4 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Tragedia w Katowicach. Chwila nieuwagi wystarczyła, żeby mały chłopiec wypadł z okna. Opiekowała się nim babcia, która w chwili zdarzenia opiekowała się łącznie trójką małych dzieci. Teraz chłopiec jest pod opieką lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Sprawą zajmuje się policja. Łukasz Kądziołka. W tym szpitalu przebywa aktualnie 2,5-letni chłopczyk, który we wtorek wypadł z okna budynku przy ulicy Modelarskiej w Katowicach. Babcia, która została z trójką dzieci w domu, nie zauważyła, kiedy maluch zniknął. Babcia miała pod opieką właśnie 2,5-letniego chłopczyka, 4-letnią dziewczynkę i 8-miesięcznego niemowlaka. Kiedy przewijała najmłodszy z nich, chłopczyk wszedł na wersalkę i wypadł z okna. Praktycznie w tym samym momencie rodzice wrócili do domu i to oni zawiadomili kartkę pogotowia. Wszyscy dorośli byli trzeźwi. Policja na razie traktuje to zdarzenie jak wypadek. Nie wiadomo, jak skończy się on dla chłopca. Dziecko bezpośrednio po upadku z trzeciego piętra było przytomne, ale ma liczne obrażenia i jest w ciężkim stanie. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka wprowadzono 2,5-latka w stan śpiączki farmakologicznej. Chłopiec miał zostać z niej wybudzony wczoraj, ale lekarze podjęli decyzję, że na razie musi pozostać w tym stanie. Już dwa razy był zawieszony na 3 miesiące i mimo, że władze szpitala dwoiły się i troiły, nie udało się znaleźć przez ten czas specjalistów. Niebawem oddział pediatryczny w wodzisławsko-rydutowskim szpitalu przestanie istnieć. To formalność. Decyzja o zamknięciu oddziału będzie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tym samym placówka podzieli los szpitala z Cieszyna, w którym pediatria nie funkcjonuje od 1 lipca. Magda Sincewicz. Teraz beztrosko spędzają wakacje i oby jak najbezpieczniej. Czasem jednak zdarza się tak, że beztroska zamienia się w cierpienie, a ono w konieczność wizyty w szpitalu. I wtedy potrzebni są pediatrzy, a tych coraz mniej w szpitalach. Wybierają pracę w poradniach. Z chorym dzieckiem człowiek chce mieć udzieloną pomoc jak najbliżej domu, szybko przede wszystkim. To są często godziny nocne, soboty, niedziele. No, dzieci nie wybierają pory, kiedy zachorują. I jazdy do odległych miast jest to stresujące przede wszystkim dla rodziców, no bo widzą cierpiące dziecko i wiedzą, że po pomoc trzeba gdzieś daleko jechać. Mamy na Śląsku prawie 1000 pediatrów, z czego u nas w Izbie 800, więc w Częstochowskim, w Bielskim jest ich tylko 200, niewielu. Pediatrzy wybierają dzisiaj też tą bardziej atrakcyjną pracę, czyli w POZ-ach. Decyzja dotycząca wodzisławsko-rydułtowskiej placówki ma zapaść podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się jeszcze w wakacje. Jak przyznają władze, pozyskanie kadry graniczy z cudem. Robią to od kilkunastu miesięcy, wciąż jednak bez oczekiwanego rezultatu. Uruchomiliśmy chyba wszystkich w Wodzisławiu i okolicy, którzy mogliby nam pomóc w tym zakresie. Ja szukałem, wykonałem ponad 20 telefonów do lekarzy, którzy jednak odmówili mi pracy na oddziale, argumentując, że wolą pracować w poradni, bądź ich już wiek emerytalny nie sprzyja im do pracy w tak ciężkich warunkach jak na oddziale. Bo to właśnie one są główną przyczyną odejść ze szpitala, nie finanse. Powody jednak nie mają tu znaczenia dla tych, którzy wciąż pozostają w tym miejscu ze swoimi dziećmi. Uważam, że na pewno byłby potrzebny. To nie ulega wątpliwości, że byłby potrzebny. To jest jednak duże miasto i z okolicy, więc... No jak się coś dziecku stanie, nie? No to blisko, nie? Było. No. A tak? Jechać na Rybnik to już jest dalej. Źle się dzieje, jeśli chodzi o ten kierunek. W ogóle powinny władza na taki coś się... Bo dzieci powinny... W ogóle szpital miał być otwarty. Wyszło moim zdaniem. Szpitala. No dzieci tu miały bardzo dobry też, bo tu był oddział najlepszy. Teraz tych najlepszych znajdą w poradniach. Gdy jednak będą zmuszeni odbyć wizytę w szpitalu, konieczna będzie podróż do sąsiednich miast. Zamknięcie oddziału pediatrii nie oznacza jednak, że w przyszłości nie będzie mógł być reaktywowany. Jeżeli uda się pozyskać odpowiedni zespół lekarzy, oddział zostanie ponownie otwarty. Mechanizm był podobny, jak zwykle. Telefon do starszej osoby, długa rozmowa, by przekonać się, by zechciała pomóc, przekazując oczywiście pieniądze. Tym razem chodziło o chorobę kogoś z bliskiego otoczenia. Seniorka, nie zastanawiając się, oddała 80 tysięcy kobiecie, która zjawiła się w jej mieszkaniu w Katowicach. Poszukiwania sprawców trwają od marca.
Magda Sincewicz. Policjanci dzień w dzień odbierają zgłoszenia o podobnych tego typu zdarzeniach. Jest ich po kilka, kilkanaście. Mają podobny scenariusz i niestety często ten sam finał. Długie poszukiwania sprawców. Ci działają w specjalnie do tego szkolonych grupach. Tym razem ich ofiarą padła mieszkanka Katowic. Do kobiety zadzwoniono informując, że pilnie potrzebne są pieniądze na leczenie jednego z członka jego rodziny. Kobieta przekazała gotówkę tak zwanemu odbierakowi. Na naszej stronie publikujemy zdjęcie kobiety, która odebrała pieniądze od seniorki. Policja apeluje zwłaszcza do młodych, by rozmawiali ze swoimi rodzicami, dziadkami, starszymi sąsiadami i przekonali ich, by jeśli ktoś zadzwoni, nie kontynuowali takich połączeń. Bez zbędnego argumentowania, dlaczego nie chcą rozmawiać. Oszuści są specjalnie przygotowani do tego, by zmanipulować taką konwersację i osiągnąć swój cel. Jeszcze nie można wjeżdżać, ale mieszkańcy już testują nową velostradę. W Katowicach powstaje pierwsza metropolitalna trasa rowerowa. Kolejne są w planach, ale z ich realizacją może być już trudniej. Łukasz Kądziołka. Niektórzy już nie mogą się powstrzymać i jeżdżą po świeżo położonym asfalcie. Trasa będzie miała ponad 4 km, połączy dwie dzielnice, Giszowiec i Brynów. Tak wygląda aktualnie budowana w Katowicach velostrada. Efekty już widać, ale pozostało jeszcze sporo pracy. Teraz trwają prace m.in. przy budowie łącznika z Katowickim Parkiem Leśnym. Są też prowadzone prace przy zagospodarowaniu terenu, przed wykonawcą także przygotowanie miejsc obsługi rowerzystów. Natomiast na ten moment cały czas jest to plac budowy. Ten długi asfaltowy pas może być bardzo popularnym miejscem wśród rowerzystów, zwłaszcza, że to pierwsza taka velostrada w mieście i pierwsza z 8, które ma w planach metropolia. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje, które mają pomóc w zaplanowaniu dalszego przebiegu tej trasy w kierunku Mysłowic. To jest główne założenie metropolitalnej sieci tras rowerowych. Chodzi o to, żeby łączyły miasta. Tutaj spodziewamy się, że takich kwestii budzących kontrowersje będzie mniej, bo tu po prostu raz, że budowa tej velostrady w samych Katowicach już się rozpoczęła, dwa, że jej przebieg nie koliduje znacząco z żadnymi innymi zamierzeniami innych podmiotów. To nawiązanie do velostrady Katowice-Sosnowiec, której koncepcja ma być gotowa pod koniec lipca, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie poprowadzona w najbardziej optymalny sposób, ponieważ katowiccy radni wyrazili zgodę na inwestycję mieszkaniową tam, gdzie miała powstać infrastruktura dla rowerzystów. Jak okazało się w sądzie, było to niezgodne z prawem. Dla pocieszenia rowerzyści pierwszą i na razie jedyną velostradą przy Dolinie Trzech Stawów pojadą pod koniec tego roku. Polska reprezentacja kobiet w piłce siatkowej do Igrzysk Olimpijskich przygotowuje się w Szczyrku. W Centralnym Ośrodku Sportu siatkarki rozpoczęły swoje zgrupowanie, gdzie pod okiem trenera najbliższe 2 tygodnie spędzą na szlifowaniu formy przed wylotem do Francji. W czwartek kadrę odwiedził minister sportu. Przy tej okazji zapowiedział pracę nad nowelizacją kluczowej ustawy. Fatima Orlińska. Ta ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w sierpniu. Jak zapowiedział minister, rząd przeprowadził już w tej sprawie konsultacje publiczne, a ustawa ma regulować zasadność i konieczność zasiadania w zarządach związków sportowych co najmniej 30% kobiet. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Jest to dla mnie projekt niezmiernie ważny. Każdy widzi, że statystycznie połowę medali, połowę naszych sukcesów zdobywają kobiety. Każdy widzi, że połowę naszych kadr narodowych stanowią kobiety i kobiety powinny mieć odpowiednią reprezentację w związkach. To jest rzecz niezmiernie istotna, bo sport kobiecy od sportu męskiego, potrzeby zawodniczek, potrzeby dyscyplin czy potrzeby zawodniczek różnią się i musi ten żeński punkt widzenia być również obecny, musi być dostrzegalny. Polski sport musi się pod tym względem zmieniać. Minister podczas obecności w Szczyrku podziękował również siatkarkom za brązowy medal zdobyty podczas Ligi Narodów, co jak podkreślił, świadczy o tym, że polski sport stoi na bardzo wysokim poziomie. Dowodem na to jest również rekordowa liczba sportowców zakwalifikowanych do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. To już blisko 240 osób.
Po sukces do Paryża jedzie reprezentacja kobiet w piłce siatkowej, która swoje przygotowania rozpoczęła właśnie w Szczyrku. Przygotowania przebiegają bardzo dobrze. Oczywiście po Lidze Narodów też miałyśmy chwilę wolnego, żeby trochę odpocząć i zresetować głowy. Jesteśmy tutaj od niedzieli wieczora i tak na dobrą sprawę jakby budujemy tą formę. Jesteśmy tutaj, będziemy w Szczyrku przez 2 tygodnie. Później mamy jeszcze jeden turniej kontrolny, super obsadzony w Mielcu. No i po Mielcu praktycznie ruszamy do Warszawy na ślubowanie i później jest wylot. Natomiast teraz jest ten czas, żeby doszlifować tą formę fizyczną, czyli dużo pracy na siłowni, jak i również te elementy, które gdzieś tam mniej funkcjonowały w trakcie Ligi Narodów. Jest to teraz czas na to, żeby doszlifować to wszystko, co... Biało-czerwone swoje rozgrywki rozpoczną od meczu z drużyną z Japonii w niedzielę 28 lipca. Następnie powalczą z Kenią oraz Brazylią. O dobre przygotowanie reprezentacji dba sztab we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Szczyrku, gdzie do dyspozycji sportowców jest rozbudowana baza. Mamy dla nich przygotowaną specjalną halę dedykowaną pod nim sportową, rozłożoną wykładzinę Teraflex, więc tutaj są tak naprawdę, mają to wszystko dla siebie. Oprócz hali do gier zespołowych mają też odnowę biologiczną, siłownię, wszystko to, co profesjonalny sportowiec w tej chwili potrzebuje, jesteśmy w stanie im zapewnić w naszym ośrodku, więc myślę, że powodów do narzekań nie ma. Natomiast wsłuchujemy się również w głos siatkarek, jeżeli coś potrzebują, jeżeli sztab coś zgłasza, jakieś potrzeby, staramy się na bieżąco reagować. Letnie Igrzyska Olimpijskie we Francji rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Zachowali swoją unikalną kulturę, strój i język. Wilamowice, niewielkie miasto koło Bielska-Białej, zamieszkują potomkowie osadników holenderskich, niemieckich i szkockich, którzy przybyli do Polski w XIII wieku. Język wilamowski jest naprawdę unikalny. Posługuje się nim dzisiaj tylko kilkanaście osób. Dlatego powstało Muzeum Kultury Wilamowskiej, które odwiedziła dzisiaj Fatima Orlińska. Hocogon grisa OEW osioń DTVS, a na ładora i wymysoj. Kultura wilamowska i odrębny język, którym posługują się wilamowianie, to dla wielu prawdziwy fenomen. Tamtejszy folklor przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, a chęć zachowania dziedzictwa w postaci muzeum wyrażana była już od dziesiątek lat. Muzeum Kultury Wilamowskiej powstało dzięki zaangażowaniu nie tylko lokalnej społeczności, ale również Stowarzyszenia Wilamowianie i Uniwersytetu w Oslo. Dlatego w muzeum będą prowadzone między innymi badania naukowe. Najbardziej charakterystyczny poza językiem jest strój wilamowski, który występował tylko na terenie Wilamowic. Jest on bardzo eklektyczny, ponieważ wilamowianie byli tkaczami i handlarzami. Handlowali po całej Europie z tymi swoimi wyrobami, więc z tych miejsc, gdzie dojeżdżali, czyli na przykład do Istambułu, Wiednia, Moskwy, Berlina, Londynu, przywozili te lokalne materiały, niejednokrotnie bardzo, bardzo kosztowne i tworzyli z nich strój wilamowski, który dzisiaj widzimy współcześnie. Jest on niesamowicie rozbudowany, ma kilkanaście wersji na każde święto, w zależności od statusu społecznego, od statusu materialnego danej osoby. Całość wystawy jest dwujęzyczna, wzbogacona o multimedia i nowoczesne technologie. Projekt o wartości 8,5 miliona złotych udało się zrealizować dzięki środkom własnym gminy, ale przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich. Muzeum ma być również miejscem spotkań lokalnej społeczności i przestrzenią do nauki języka. Była pewna zapaść przez kilkadziesiąt lat tej komuny, powiedzmy sobie, i powolutku utracono pewne odrębności, tak gdyby wyjałowiły się stroje wilamowskie typowe zanikły, ale jednak gdzieś ciągle była ta kultura śmiergustów, śmierguśników i później ta pomalutku ta kultura wilamowska zaczęła się odradzać. Dlatego to muzeum jest właśnie tym zwieńczeniem i ten język, który zaczyna być rozwojowym, bo nie umiera, tylko się rozwija. Coraz więcej ludzi mówi po wilamowsku. W najbliższy weekend muzeum zaprasza na dni otwarte, których pełen harmonogram dostępny jest na stronie internetowej. W programie poza zwiedzaniem muzeum są warsztaty zielarskie, prezentacja podręcznika do nauki języka wilamowskiego czy wieczór z pieśnią wilamowską. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.